Wyobraź sobie taką arcykapłankę, która z jednej strony łączy się z energią wyższą, no ale nie za bardzo ufa w te przekazy. Jakie ma to dla ciebie dzisiaj znaczenie? Może też czasami łączysz się z energią wyższą i teraz ta energia arcykapłanki jest w tobie, ale nagle pojawiają się wątpliwości w to, co zostało odczytane, to, co odczułaś, odczułeś, i w tym momencie energia arcykapłanki prysła. Bo co to jest za arcykapłanka, która łączy się z energią wyższą, przyjmuje przesłania, pomysły, inspiracje? Pojawiają się nagle jakieś odczucia: Teraz zrobię to, teraz zrobię tamto. Pamiętaj, żeńskość, górna część, żeńskość, czyli intuicja, ten siódmy zmysł, prawda? Kobieta jest jak kot, ma kilka takich. Dodatkowych, jak gdyby, jak to nazwać, tak dodatkowy zmysł, no tak to można nazwać, takimi naszymi normalnymi słowami. I dlatego popatrz, arcykapłanka przyjmuje, i nagle a nie, to chyba jednak nie jest dobry pomysł. No nie wiem za bardzo, czy, czy to naprawdę tak powinno być. A to chyba nie jest tak. Jaka byłaby to arcykapłanka, która przyjmowałaby impulsy, przyjęłaby je i zaczęła w nie wątpić? Drugi przykład. Może jesteś taką arcykapłanką, bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Przyjmujesz te impulsy, wierzysz w nie, zaczynasz działać i nagle przestajesz wierzyć w siebie. Tak, z jednej strony te impulsy działam, ale ja się chyba do tego nie nadaję. Znowu czar arcykapłanki pryska. Widzisz teraz to połączenie? Arcykapłanka, czyli bycie arcykapłanką, to znaczy aktywacja dodatkowych zmysłów, aktywacja intuicji, aktywacja telepatii, aktywacja sił uzdrawiania i przede wszystkim przejmowanie tych impulsów. I przekazywanie ich w Twoje otoczenie, bazujące na niezależności, wolności, braku obcego wpływu, ale również zaufaniu w samą siebie i samego siebie. Czyli nie wolno wątpić w to, co siły wyższe Ci mówią i jak Cię prowadzą. I nie wolno wątpić w siebie, czy dasz radę, czy dobrze to robisz, i tak dalej. Tylko po prostu robisz to. No dobrze, ale co, jeżeli sprowadzi mnie to na manowce, bo może rzeczywiście coś źle odczytałam, czy coś źle zrozumiałem, albo coś źle robię? I tutaj mam dla ciebie najważniejszą wskazówkę, arcykapłanki. Jak myślisz, jaka to jest wskazówka? Jak rozpoznać, czy te impulsy są właściwe? Czy to, co robię, jest właściwe? No jak myślisz? No, jestem pewna, że już wiesz. Naturalnie. Jeżeli coś robisz i opiera się to na strachu, jakimkolwiek strachu. Robisz coś ze strachu. Jesteś w danym związku, bo boisz się samotności. Wykonujesz jakąś pracę, bo boisz się ją rzucić. Przyjmujesz impulsy i nagle coś się w tobie ściska. Jest coraz więcej. Takie granice się pojawiają, ograniczenie i zaczynasz działać w tym strachu. To jest niewłaściwa droga.